Sebastian Puszkarski, Krzysztof Telepowski, Michał Domski. Mateusz Świderski. Jan Śliwiński dobrze opanował piłkę, zagrał do Marcela Pruszkowskiego. Znakomita akcja, łomą tigrę. Do tej pory jedna 100% sytuacja. Łomą tigrę, a tymczasem Michał Domski do Jana Śliwińskiego. I ratuje swój zespół fantastyczną interwencją. Sebastian Puszkarski, jest kontrakt do Bugara. Puszkowski, odgryzają się groźnymi kontrami zawodnicy klubu Garaż. No ale trochę więcej z gry jak na razie mają zawodnicy Łomą Tigrę. Marcel Smardzewski, Marcel Smardzewski! Szósta minuta spotkania i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Łomą Tigrę prowadzi 1-0, premierowy gol. Jan Śliwiński, kolejna szansa dla Łomu i kolejny gol. Jan Śliwiński, szybkie dwa ciosy wyprowadzili zawodnicy Łomu Tigrę. Na to swoje gol! Michał Domski, jeszcze będzie szansa dla Łomu, ale nie opanował tej piłki Paweł Puchacz. Dawid Domski. On teraz Sebastiana Puszkarskiego skutkuje trzecim golem dla Łomu Tigrę. Na jego strzelce Marcel Smardzewski. Paweł Puchacz, czy będzie czwarty gol dla Łomu Tigrę? Nie wpada, piłka jednak do siatki Sebastiana Puszkarskiego. Ale znakomita akcja Łomu Tigrę. Dwójkowa akcja, Michał Domski, Jan Śliwiński. Krzysztof Telechowski. Wprost Michała Domskiego, ale piłka nadal w posiadaniu klubu Garaż. Krzysztof Telechowski. Krzysztof Telechowski. Marcel Smardzewski, ależ niewiele zabrakło. A mielibyśmy fantastyczne trafienie Marcela Smardzewskiego. Dawid Pawlak. Dobre zagranie do Rafała Trzaskowskiego. Ten do Krzysztofa Telechowskiego. No i mamy premierowe trafienie dla zawodników klubu Garaż. Krzysztof Telechowski po podaniu Rafała Trzaskowskiego. Krzysztof Telechowski, będzie szansa dla klubu Garaż. Mateusz Rusek, ale doskonale skrócił kąt. Kamil Domski, Krzysztof Telechowski, szuka go piłka w polu karnym, a teraz kontra Łomu Tigrę, Marcel Smardzewski do Marcela Pruszkowskiego, ten z powrotem do Marcela Smardzewskiego, idealna kontra, perfekcyjna. Paweł Puchacz. Paweł Puchacz, ależ akcja Pawła Puchacza. 47 sekund do końca meczu. Marcel Smardzewski, słupek! Jest jeszcze dobitka Mateusza Świderskiego. 7-1 na 40 sekund przed zakończeniem tego meczu, a więc pewne wysokie zwycięstwo Łomu Tigrę.
O, Tygrysy pokazują, że w tym sezonie będą bić się o najwyższe cele. I mamy drugiego gola dla klubu Garaż, Mateusz Rusek. Po fantastycznej asyście jednego z zawodników swojego zespołu zdobywa drugiego gola dla klubu Garaż. Rafał Drzazdowski. Rafał Drzazdowski. Zabrał mu jednak piłkę Michał Morawski. I będzie jeszcze jedna okazja dla OMO Tigre. Marcel Pruszkowski. Do Marcela Smarzewskiego. Mamy ósmego gola dla Tygrysów.